spotkanie, myślę, zacięte, stojące na dobrym piłkarskim poziomie. Wigry zagrały tak, jak się spodziewaliśmy, czyli bardzo uważnie z tyłu i szukały swoich szans w kontratakach oraz stałych fragmentach gry. Dzisiaj akurat w ten sposób gola nie zdobyły, ale zdobyły z kolei po przepięknym strzale piłkarza Sosnowskiego, jeśli się nie mylę. Mamy problem w momencie, gdy tracimy pierwsi gola. To jest trzecie spotkanie z rzędu, w którym tracąc gola nie potrafimy odwrócić losu spotkania, mimo że okazji ku temu mieliśmy dużo. Jeszcze przy stanie 0-0 dwie sytuacje zmarnował nam Gutkowski. A jak już później je mieliśmy, no to ofiarne interwencje zawodników Wigier zapobiegły utracie gola i w konsekwencji ponieśliśmy porażkę. Myślę tutaj o wybiciu piłki z linii, po strzale głową Gutkowski czy ofiarna interwencja jednego z obrońców rzucając się pod nogi Jovanovićowi. No to były sytuacje bardzo groźne. Mieliśmy jeszcze parę innych okazji i niestety z dobrych odległości strzelaliśmy bardzo niecelnie. Stąd przegraliśmy mecz. Szkoda, bo to trzecia nasza z rzędu porażka, czyli po trzech zwycięstwach przyszły trzy porażki. No coś z tym musimy zrobić i będziemy robili wszystko, aby następne spotkanie, też niełatwe, bo ta liga nie jest łatwa, każdy mecz jest bardzo trudny, niełatwe spotkanie z Podbeskidziem zakończyć trzema punktami, bo są one nam niezmiernie potrzebne. Jednocześnie gratuluję trenerowi gospodarzy zwycięstwa. No to chyba był jeden z najtrudniejszych meczów, jakie do tej pory rozegraliśmy, z kilku tam przyczyn. Pierwsza to jest taka, że oczywiście przeciwnik najwyższej klasy. Ja tego meczu naprawdę się obawiałem, bo czytając nazwiska, widząc jak przeciwnik grał w poprzednich meczach, chociaż przegrywał, ale prezentował bardzo wysoki poziom. I też kwestia trzeciego meczu w przeciągu 9 dni, to też jakby bałem się tego, że możemy nie wytrzymać fizycznie tego meczu, ale okazało się, że pasja, która nam towarzyszy w grze, że chęć odniesienia zwycięstwa, przełamały to zmęczenie i zagraliśmy naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście pierwsza połowa była rozegrana tak, jak sobie zakładaliśmy. Chcieliśmy się utrzymać przy piłce, wiedzieliśmy, że przeciwnika musimy zmęczyć, że w odpowiednim momencie będą sytuacje, które trzeba będzie wykorzystać i też tak się stało. Piękny strzał jednego z zawodników, no, to jest kapitalne uderzenie z 25 metrów i padła piękna bramka. Można byłoby jeszcze sądzić, że gdzieś tam rzut karny mógłby się nam należeć, bo tam była sytuacja dosyć sporna, ale sędzia oczywiście się nie zdecydował, także uważam, że ten mecz na pewno wybiegaliśmy, na pewno zagraliśmy też w odpowiedni sposób po piłkarsku. No i to, co jest najważniejsze, pokazaliśmy mistrzowską defensywę. Przeciwnik pomimo starań nie był w stanie strzelić bramki. Oczywiście ta sytuacja, gdzie bramkarz wychodzi i jeden ze środkowych obrońców wchodzi do bramki i broni strzał, no to są takie piękne chwile, które właśnie dają zwycięstwo zespołowi. Jestem dumny z tego, co zespół gra. Jest to nasze trzecie zwycięstwo i naprawdę gratuluję zespołowi wspaniałej gry. Dziękuję.